Dobry wieczór, bardzo witamy w drugiej odsłonie zimowego wydania PL3 Raport. Mateusz Nowak i Daniel Kisiel, cześć. Miło mi, witam wszystkich po raz kolejny. Witamy. Co nowego? O, mamy dwie nowe rzeczy, drobnostki, tak. Ale troszeczkę inne tło, takie mocno wywiadowe. Tak. Na ściance, w trakcie meczu to akurat. Tak, bo tutaj akurat mamy jeszcze ostatnie spotkanie w tym tygodniu. Ego gra z Clido. Wynik na razie 14-0. Zobaczymy, jak się skończy. Zostało jeszcze 10 minut. Ważą się statystyki tygodnia. Ważą się statystyki tygodnia, że jesteśmy cały czas na bieżąco. Obserwujemy, co się tutaj dzieje na boisku. My tutaj z boku cały czas, w kącie. Grzecznie sobie stoimy. Ale jednak w Ergo Arenie. No i właśnie stąd to tło, po prostu tak. Mamy w trakcie meczu wywiady, także zostaliśmy od razu na tej obaj ścianie. Koszulki, obaj koszulki. Obaj koszulki, w końcu nie ortaliony, już tylko koszulki. Jest ligowo. Jest ligowo, jest ciepło, lato. I polecamy Ergo Arenę gorąco. Szkoda, że tylko 30 drużyn, bo dużo więcej oczywiście chciało. Nie wiem, czy to się kiedyś uda, pewnie nie, bo... By musiały dwie Ergo Areny stanąć. Dwie hale byśmy musieli mieć. Zobaczymy. No tutaj Daniel nam wrócił, musiał na chwilę piłkę odkopnąć, bo nam sprzęt trafiała, ale się udało, żyjemy, możemy kontynuować. Tutaj się właśnie przewinął zawodnik z kadry? Nie, ten nie. Ten akurat nie z kadry, ale właśnie w meczu, który się toczy w Ego, gra zawodnik z reprezentacji polskiej w futsalu, także tak. Są mi gwiazdy. Są mi gwiazdy. No i tyle nowego. Jesteśmy w trakcie, na żywo. Teraz zapraszamy, no co, kolejny blok, oczywiście gość tygodnia. A goście tygodnia będzie drużyna, która grała już u nas, grała wiosną w czwartej lidze, poszło im całkiem nieźle na Murawie, zespół White. Dzisiaj ich debiut w okrojonym składzie pokonali zespół Płotex, o którym będziesz mówił w drugiej części programu akurat, tak się złożyło. Tak. White, jak wspomniałeś, drugi sezon teraz z nami, pierwszy był wiosną tego roku, kończącego się de facto. Zespół po prostu w białych koszulkach, więc stąd nazwa. Wygrał swój debiutancki mecz na Ergo Arenie bez bramkarza, w sensie takim, że po prostu zmieniali się zawodnicy z pola, mieli takiego, no, niestałego bramkarza, może w ten sposób powiem. Ciekawi zawodnicy, jest dwóch futsalowców, którzy grali na Politechnice, w zespole Politechniki u Michała Janiaka, także no, myślę, że parę niespodzianek mogą sprawdzić. Dzisiaj zwycięstwo na dzień dobry, tak. Dobre otwarcie. To jest grupa z filtrami i z... Z filtrami, z gongiem Lambady, z Lufthansą, także... Z Rzeszczem, no, z Azteko Horza? Mają... Nie. Tak, też. No, ciekawa grupa jest. Ciekawa grupa, ten White widać tutaj nie chce odstawać. No zobaczymy właśnie, jak się będzie sprawdzał z tymi rywalami z górnej półki. Postawa fair dzisiaj jeszcze, co za chwilę powie kolega w trakcie meczu. Zgodzili się na powrót bramkarza, bo kontuzja wystąpiła. Tak, Potex akurat miał tutaj problemy kadrowe, bramkarz dostał czerwoną kartkę za zagranie piłki poza polem karnym w sytuacji, kiedy ta zmierzała do bramki. Panowie wspaniałomyślnie zgodzili się, tak, żeby wszedł. Tak, no, swoją karę odcierpiał, to było kilkanaście minut, natomiast no, zawodnik Potex Meble doznał kontuzji, nie mógł wrócić na boisko i rywale zgodzili się na to, żeby bramkarz pomimo tej czerwonej kartki kontynuował ten mecz, także... Bardzo fajne zachowanie. Fair play, tak. Ta czerwona kartka wynikała jakby z gry, to nie było jakieś chamskie zagranie, brzydkie, brutalne, tak? Tak, kolega łapał piłkę poza obręczu, poza polem karnym. Tak, no zdarza się, no, są takie sytuacje, także pochwalamy takie zachowanie drużyny przeciwnej, no bardzo fair play. No i zobaczymy, co ma do powiedzenia zespół White. I dobry wieczór bardzo, zespół White, cześć. Zawodnik nazywa się? Radek Szambur. Radek, no co, spotkanie wasze numer jeden. Otwarcie całkiem niezłe. No, spodziewaliśmy się. Nie, no żartuję, oczywiście. Aha, dobre. Nie, no dobrze, fajnie otworzyliśmy ten sezon na hali. Tak. Wcześniej już tu graliśmy na wiosnę, tak, w tej lidze, w czwartej, to dobrze tam szło i teraz się zebraliśmy z chłopakami znowu teraz na tą halówkę, tak. No i co, inauguracja udana, zobaczymy jak dalej, no. Słuchaj, no trzeba was pochwalić za postawę fair, bo był pewien incydent w drugiej połowie. Był, no ale no tak, no piłka... To głównie gra fair play. Tak. No, no trzeba tak było postąpić, tak? No to mówię, lepiej wygrać normalnie, uczciwie na boisku niż w jakichś dziwnych okolicznościach. Nie wiem, fair i później być nielubianym w lidze. Tak, przypomnę, że zgodziliście się, żeby kolega, który dostał czerwoną kartkę, wrócił, bo graliby niekompletnie. Jasne, pewnie. Nie, no, okej. Okay. No, dla nas nie ma problemu. Normalna rzecz. Też tak uważam, fajnie. Z dorosłymi ludźmi, tak więc. A wyście mieli ławkę? Bo też jedna osoba, czy dwie?
Tak, jedna była osoba, natomiast mamy zgłoszonych 10 osób chyba, 11. No i coś... No i tak, no mówię, ten mecz odbył się trochę tak w awaryjnym trybie, że tak powiem. Też nie mamy bramkarza, znaczy nie mieliśmy bramkarza na ten mecz. Od następnych meczów już ten bramkarz będzie. No i tak jak widać było, no, zmieniliśmy się tutaj na bramce, dawaliśmy jakoś radę, łączyliśmy te funkcje w polu razem z funkcjami bramkarskimi i tak całkiem fajnie, pozytywnie wyszło, tak? No. Aczkolwiek chcieliśmy przy takim przeciwniku, no nie umując klasie zespołowi Potex Meble, chcieliśmy zagrać na zero z tyłu, trochę się nie udało, no. Trochę brakowało ale siły. To mały kamyczek do ogródka jednak. No ale jest dużo do poprawy, my nie jesteśmy zadowoleni na pewno z tego występu, rozumiem. Chcemy się jakoś tam jeszcze bardziej rozwijać i rzucić wyzwanie tutaj, bo jesteśmy w grupie z filtrami z Azteko Horta i to jest takie wyzwanie dla nas. No jest, miejmy nadzieję, dla każdego chyba. Miejmy nadzieję, że nie dostaniemy dwucyfrówki. Rozumiem. Przepraszam, no, ale to taki żart. A powiedz, dlaczego White? Nie wiem, tak jakoś kolega wymyślił, jest od wiosny White, teraz znowu jest... Bo nie Black może, nie? Bo nie Black, bo właśnie, mamy koszulki białe, no to jesteśmy White. Jesteśmy fair play, jestem też White, biel, no jesteśmy tak. Też uczciwi, nie? No to było widać. To co, święta się zbliżają, co życzymy i komu? Życzymy na wszystkim tutaj zawodnikom PL3, dużo radości z gry i oczywiście rozwoju umiejętności piłkarskich i dużo fanów, nie? Super, wielkie dzięki. Dzięki. Tyle zawodnik z ekipy White. Życzenia również świąteczne od niego, za chwilę będą od nas będą za tydzień. Dobrze, to teraz kolejny blok statystyki tygodnia. No jak już powiedziałem, powiem później, tak coś magiczne, bo to no, nowość, że Klido strzelcem tygodnia. No, Klido gdyby nawet chciało, to nie byłoby strzelcem tygodnia, bo mało bramek strzeli w jednym meczu. Mało, przegrali dzisiaj 2-18 bodajże. Także tutaj pod tym względem no odstali troszeczkę, ale od Ego to żadna ujma, żadna Kugi, hańba. To Kugi, tak? Kugi strzelcem tygodnia, Damian Kugiel. Na gorąco, Kugi, możemy powiedzieć, Kugi, przyznać się, tak, na gorąco to tutaj w trakcie meczu to wszystko było liczone. Kugi junior po raz pierwszy na hali w Ergo Arenie na rozgrywkach PL3 pojawił się w drużynie Ego, strzelił 8 bramek, także połowa dorobku całego zespołu. Super, mógł jeszcze dołożyć kilka, jakieś słupki tam się zdarzały, tego typu rzeczy, no ale swoje zrobił. 8 brameczek, także on najlepszym strzelcem. Najlepszym asystentem tygodnia, tutaj nasz znajomy, tak. Sędzia, pan piłkarz, pan piłkarz. Radosław, pan Radosław, ja Bakul Daniel, Bakulski. Daniel, a to Bakuś. Bakuś. Ale to widać, że lubi ogórty. On się uśmieje. Także 7 asyst. Też dzisiaj, o dziwo, też dzisiaj zaliczył. 5 brameczek do tego dołożył i dzięki temu właśnie został też najlepszym Kanadyjczykiem tygodnia, także te statystyki właśnie tak się rozkładają. I możemy powiedzieć, liczymy jedno spotkanie, tak, w tygodniu? Tak, liczymy jedno spotkanie w tygodniu, bo są w tym tygodniu na przykład była taka sytuacja, że Ego grało 2 spotkania, to no, po prostu nie fair w stosunku do innych. Liczymy najlepsze osiągnięcia z jednego spotkania, także cały sezon, dokładnie. Także Kugi najlepszym strzelcem tygodnia, Bakul najlepszym asystentem i najlepszym Kanadyjczykiem tygodnia. Natomiast zwycięstwo tutaj też dzisiejsze spotkanie, tutaj piątek widać już wszyscy rozluźnieni. Tak, Prostor wygrał 19-2 z Aleksandrem Mann, tak, Solutions, tak. 19-2, czyli 17 bramkami. Początek był ciężki, natomiast potem się chłopacy rozkręcili. Bakul właśnie wspomniany, no na początku w ogóle nie mógł sobie poradzić z opanowaniem piłki, a potem się okazało, proszę, że został w statystykach tygodnia dwukrotnie nominowany. Jasia coś dołożył? Jasia dzisiaj nie było. Nie było. Jasia w Przodkowie walczył o możliwość gry z piłkarską Ligą Trójmiasta w niedzielnym finale turnieju w Przodkowie. Aha, no proszę bardzo. Mogę tylko powiedzieć, że Denis Błoszko gonił 6 bramek. Tywolks, polecam tę ekipę, również na hali się spisują. No bo to właśnie tuzy halowe są podobno. Tak, ale mają problemy kadrowe, jeśli chodzi o ten sezon tutaj futsalowy. Ze składu pierwszego jesiennego został 2 zawodników. Może ktoś dojedzie po nowym roku, no nie wiadomo, zobaczymy, to zawsze dynamiczna sytuacja. Tak. Nie było pracy, tam część musiała wyjechać po prostu do siebie, do domu, na Ukrainę. Część po prostu, wizy im się pokończyły części i tutaj takie kłopoty formalno organizacyjne. Czekamy na nich, niech tylko tutaj w Sochi się ruszy z pracą, także oni też wrócą i wtedy Thai Work może sprawić niespodziankę. Okay. Na przykład w meczu z Ego. Na przykład w meczu z Ego. Dobrze, przechodzimy do kolejnego blogu. No i kolejny blok naszego, kolejny punkt naszego programu. To jest drużyna tygodnia, nowy zespół, a właśnie jest niespomniany wcześniej Płotex Meble. Płotex Meble.
drużyna jakby, geneza powstania tej nazwy, kapitan tej drużyny ma firmę, która po prostu zajmuje się meblami, nie płotami. Nie płotami, natomiast Potkowski po prostu się nazywa, dlatego Potex Meble. No, na razie zagrali dwa mecze na hali, oba przegrali, ale w każdym meczu byli w grze. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Ja się tutaj podeprę naszą ściągawką. W bramce Zary Proszkowski. Młody bramkarz, 99 rocznik, także jeszcze dużo, dużo przed nim. No właśnie dostał tą czerwoną kartkę, o której dzień mówiliśmy. Dobry. Nie to drugi mecz. Tak, jest Adam Biesik, który grał jesienią w Inkorze. Najlepszy strzelec zespołu na ten moment jest Miłosz Barc, który jest znany tak naprawdę tym, którzy dosyć mocno śledzą społeczność PL3. Tak. On grał chociażby we Freestyle Team, też jesienią. Także no, takie dosyć wzmocnienie. W pierwszym spotkaniu Poteksu nie zagrał, dzisiaj akurat wystąpił. I tak naprawdę no, ta drużyna się zgrywa, mi się wydaje jeszcze. Tak. Jeszcze się zgrywa, zobaczymy, jak to będzie w kolejnych spotkaniach. No, bo tygodnie mieli już na początku. Właśnie kolega tutaj pozdrawiał w wywiadzie swoich kolegów, żeby jednak się spiąć bardziej, bo jest tam ponad 10 osób, a dzisiaj było, zdaje się, tylko jednego w rezerwie. Tak. No ale to też gdzieś tam kwestie organizacyjne pozostawiamy kapitanowi, też musi się nauczyć swojej funkcji, bo to dla niego pewnie jakaś nowość. Myślę, że w kolejnych spotkaniach z frekwencją będzie u niego coraz lepiej, a może i przy okazji z wynikami. No właśnie. To tyle o drużynie Płotek Meble. Czas na kolejny blok. Pytanie tygodnia. Pytanie tygodnia, moi drodzy. Pytanie tygodnia jest takie. Mateusz, jak długo będzie trwała przerwa świąteczna? Długie święta mamy w piłce? Długą przerwę. Długie, tak jak zawsze, ale ci, którzy nie wiedzą i nas oglądają, no to muszą być doinformowani, poinformowani. Do trzech króli, mówiąc krótko. Na pewno wracamy w nowym roku, natomiast zastanawiamy się tak i myślę, że to będzie gdzieś tam po zaciągnięciu opinii kapitanów, czy nie zagrać jeszcze kolejki 3 i 4 stycznia, jeśli drużyny będą na miejscu, to nie ma na to czekać. Wydaje mi się, że po prostu można ten termin wykorzystać, ale oczywiście nic na siłę, będziemy rozmawiać z kapitanami, zobaczymy. Także przerwa minimum do 3 stycznia, jeśli nie będzie aprobaty, żeby grać, to wracamy po Trzech Króli. Po Trzech Królach. Mhm. Drodzy Państwo, 3-4, tak jak mówi Mateusz, ale tak normalnie, jak zawsze bywało, na pewno po Trzech Królach ruszamy już ostro. Już będziemy się spędzać. Niektóre drużyny bardzo mało jeszcze meczów przed nowym rokiem. Także Wejdę w słowo. Dzisiaj robiłem sobie takie porównanie w stosunku do tamtego sezonu, który był dosyć długi, halowy. Tak. Mamy na ten moment rozegranych 13 spotkań więcej. Znaczy do świąt, przepraszam. Do świąt będziemy mieli 13 spotkań rozegranych więcej niż w tamtym roku, także to już jest prawie tydzień do przodu. A, rozumiem. Czyli nie mamy co się obawiać, że sezon będzie trwał aż do Zielonej Murawy. Nie ma szans. To dobrze. Nic dwa razy się nie zdarza. Tych samych potrafimy wyciągać wnioski z popełnianych błędów. Dokładnie. Euro szczypiorniaka jednak, nie oszukujmy się. Tak, właśnie to nam przeszkodziło, ale w tym roku nie ma, także myślę, że spokojnie skończymy tak, jak chcemy. Okej. Tyle o pytaniu tygodnia. Teraz, moi drodzy, czas na kolejny, ostatni blok, a jest nim jak zawsze w krzywym zwierciadle. No właśnie, ostatnio oglądałem, bardzo, bardzo ciekawe historie się dzieją. Szybka jest ta piłka. Mity już krążą, gdzieś podsłyszałem kilka rozmów właśnie wewnątrz drużyn, gdzie no, że tak powiem, cedowano się na jednego zawodnika, który załóżmy w tym krzywym zwierciadle wylądował. Także no, widać, że się podoba. Dobrze o to chodzi, trzeba się śmiać z tego. Rekordowe oglądalność, jeśli chodzi. Mamy tutaj piłkę w studio. Dziękuję bardzo, oddajemy. To właśnie zawodnik, który... Miałeś asystę, widziałeś? Nie, jeszcze nie, ale Klido mi podał, także to będzie chyba strzelec tygodnia zrazu, tak? No dobrze, to zapraszamy na zwierciadło. No i tyle. I do zobaczenia w ostatnim w tym roku w programie PL3 Ergo, który odbędzie się tuż przed świętami. I wtedy będziemy składać życzenia wszystkim. Tak jest. Na razie, wielkie dzięki. Do zobaczenia.